75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie wśród 3000 więźniów największą grupę stanowili polscy kapłani, katoliccy księża. Z fragmentów jednego z ówczesnych więźniów, wtedy młodego kleryka, późniejszego biskupa, wreszcie arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, który odszedł do wieczności dokładnie 13 lat temu, poznajmy ten moment i realia obozu, moment wyzwolenia i refleksje wcześniejsze. Posługiwanie złu. Obóz. Miejsce tych, którzy giną, ale także tych, którzy zabijają. Kim są? Przecież ludzie. Jak przestają nimi być? Sadyzm nie tłumaczy wszystkiego. Zło dobre. Ale jak wyglądają słudzy zła? Tyle ofiar, więc tylu katów. Co się działo z człowieczeństwem ich wtedy, gdy byli katami? I co się stało wtedy, gdy przestali nimi być? Ludzie, mieszkańcy tej ziemi. Bonum est diffusivum sui. Dobro promieniuje i udziela się, ale zło także zakaże. Transporty, jakie przychodziły z Francji do Dachau pod koniec wojny, były zjawiskiem strasznym. W pociągu towarowym, który wiózł resztę skazańców z Kambinią, w niektórych wagonach nikt nie dojechał żywy. Tak to pomyślano. W upale, w ciągu kilku dni, nie dawano nic do picia, a podłogi wagonów były wysypane wapnem. Jakże więc ogromne współczucie dla tych, których przyprowadzano. Tak się działo zawsze, do łaźni i którzy ledwie się jeszcze słaniali. Współczucie? Nie u wszystkich. Patrzyłem z przerażeniem na okrucieństwo współwięźniów. Argument, ja tu tak długo, a ty dopiero teraz. W zakamarkach ludzkiego serca mogą czaić się złe siły, gdy zostanie ono zakażone atmosferą panującej wszechwładnej nienawiści. To jest jakieś smutne tło dla bohaterstwa tych wszystkich, którzy zwyciężali zło dobrem. Sprawa jest doniosła. Trzeba czuwać i ostrzegać się nawzajem w każdym społeczeństwie, a zwłaszcza w społeczeństwie dotkniętym jakimkolwiek rodzajem dyktatury, czy też jej namiastką. Niech się człowiek nie odwraca od własnej odpowiedzialności, wołając, to oni winni. Pod wpływem różnych powojennych rozmów trzeba było sobie zadawać pytanie, oni winni, to znaczy kto? Może tylko jeden człowiek i najwyżej ścisła czołówka jego współpracowników? Więc jaką odpowiedzialność ponosi na przykład każdy z tych, którzy w szalonym entuzjazmie wołali Sieg Heil, niech żyje zwycięstwo. Odpowiedzialność człowieka nie nadaje się nigdy do deprecjonowania i lekceważenia. Nie jest igraszką. Jest niezbywalną cechą człowieka. Człowiek zaś nie ma nigdy prawa wyprzeć się swojego człowieczeństwa. Nie ma też nigdy prawa lekceważyć niebezpieczeństw, które oblegają jego słabość. Kto stoi, niech baczy, by nie upadł, mówi człowiek doświadczony i natchniony. Szczególnie złośliwi esesmani przyznają w rozmowach z księdzem Prabuckim, że są byłymi katolikami. Chępliwość czy nostalgia? Na pewno jeszcze jedno doświadczenie. Na pewno jeszcze jedno ostrzeżenie. Wierność jest wartością wielką. Kształtuje człowieka i chrześcijanina. Bardzo są znamienne słowa Chrystusa. Dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Obozy są pisane życiem i śmiercią, historią wierności. Ale są też jednocześnie historią pisaną straszliwą niewiernością. Niewiernością ludzi, którzy radykalnie sprzeniewierzyli się człowieczeństwu. A to zawsze oznacza sprzeniewierzenie się Bogu. I niesie spustoszenie. Sny o wolności. Ostatnia zima w obozie, naznaczona plagą tyfusu plamistego, przenosi działania wojenne w najbliższe sąsiedztwo. Naloty alianckie na Monachium są częste i groźne. Jakże odwróciła się karta historii od czasu nalotów z roku 1939. Nadchodzi koniec wojennej epopei. Czym będzie dla nas? Powszechna opinia nie przewiduje możliwości zwolnienia nas z obozu. Rzeczywiście,
Nie byłoby to zgodne z systemem opanowanym przez nienawiść. Tak czy inaczej, realne niebezpieczeństwo, jakie wraz z końcem wojny zagraża ocaleńcom obozowym, jest oczywiste. Podjęta zostaje na nowo myśl rzucona jeszcze w Sachsenhausen, błagać o ocalenie świętego Józefa. Rozpoczynamy gorące modlitwy, które poprzedzają uroczyste złożenie aktu oddania w opiekę świętego Józefa w duchowej łączności z jego sanktuarium kaliskim, jednym z najsłynniejszych w świecie. Akt oddania składamy w niedzielę 22 kwietnia 1945 roku. Brzmi on tak. Święty Józefie, wybrany przez Boga na opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na oblubieńca przeczystej Boga Rodzicy, racz przyjąć ofiarę serc naszych i miłościwie wysłuchać próśb, które dzisiaj Tobie w pokorze niesiemy. Kościół Święty i Ojczyzna nasza stają obecnie w obliczu nowych i niezwykle trudnych zadań dziejowych. Zdając sobie z tego sprawę i ufając możnemu orędownictwu Twojemu, do Ciebie się uciekamy, Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy. My, Twoi czciciele, których jedyna wiara, jedna miłość i jedna mowa ojczysta złączyła, a teraz wspólna niedola obozowa jeszcze ściśle jednoczy. Patronie Kościoła Świętego, opiekunie ojczyzny naszej, umocnienie rodzin, mężu sprawiedliwy, który niegdyś troskliwie strzegłeś i prowadziłeś dzieci Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i cały nasz naród w niezachwianej wierności Bogu i zasadom Kościoła Bożego. Zachowaj nas w sprawiedliwości, miłości społecznej, a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i rodziny nasze oraz spraw, byśmy rychło i szczęśliwie wrócili do ukochanej ojczyzny, pracując tam nad zabezpieczeniem upragnionego pokoju. Ufni w Twoje orędownictwo. Uroczyście przyrzekamy po szczęśliwym powrocie do wolnej ojczyzny. Po pierwsze, w głębokim zrozumieniu Twojego dostojeństwa, żywić cześć dla Ciebie, nie tylko w sercach własnych, ale równocześnie szerzyć wśród naszych rodzin. Po drugie, obecnością naszą w rok po powrocie złożyć Ci wspólny hołd wdzięczności przed cudownym obrazem Twoim w kolegiacie kaliskiej, stąd zaś roznieść cześć Twojego imienia wraz z umiłowaniem zasad sprawiedliwości i miłości społecznej w naszych rodzinach, w myśl wskazań Stolicy Apostolskiej, by każda z nich tworzyła życiodajną komórkę drogiej ojczyzny. Po trzecie, w dowód wdzięczności za nasze ocalenie przyczynić się, wedle możliwości, do powstania dzieła miłosierdzia pod Twoim wezwaniem. Święty Józefie, oręduj za nami przed tronem Najwyższego Boga, ażeby te porywy serc naszych przyczyniły się do naszego dobra, do pomyślności Ojczyzny, do rozwoju Kościoła i większej chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa skazanych o ocalenie, a jednocześnie prośba o ocalenie ojczyzny i rodziny. Zadziwia ta modlitwa. Jest pełna wiary i mądrości. Przyszłość Kościoła i ludzkości idzie przez rodzinę, będzie potem uczył się papież Polak. Nie ma innej przyszłości narodu. Kapłani, synowie polskich rodzin czują to wszystkimi pokładami duszy. Czują to w obliczu największego zagrożenia, gdy koniec gigantycznych zmagań II wojny światowej jest coraz bliższy. I oto w obozie nocny alarm. Wstawać i ustawiać się przed blokami. Tak, to chyba transport. Taka właśnie taktyka jest stosowana, gdy alianci zbliżają się do jakiegoś obozu. Rozkaz wymarszu w drogę, która jest najpierw drogą egzekucji wykonywanej na tych, którzy nie mogą dotrzymać kroku i padają, a potem stopniowego wyniszczania innych. Niedobitki z innych obozów, gasnące na naszych oczach, docierały wtedy do dachu. Tej nocy zjawia się masa SS-manów, a wśród nich wielu w randze oficerów w nienagannych, niepolowych mundurach. Dramatyczne oczekiwanie miesza się z nastrojem, który towarzyszy końcowym akordom życia Molocha, który rzuca uwagę, niedługo spadną wam z głów wasze śliczne czapki. Ziści się ta przepowiednia w bardzo krótkim czasie. My zaś tymczasem po długim czekaniu otrzymujemy rozkaz z powrotem na bloki. Nie do wiary, nie pójdziemy nigdzie. Nie pójdziemy nigdzie mimo ponawianych prób ewakuowania obozu. Potem się dowiadujemy, że podobno zmieniono zamiar. Nie zarządzać wymarszu, sprawa zostanie załatwiona na miejscu. Nie domyślamy się tego nawet wtedy, gdy zmieniony zamiar zamienia się w czyn. Ale jest to już za późno, by nas, już wolnych, można było odbić z rąk wybawicieli i wykonać do końca plan zniszczenia. A dzieje się to tak. W niedzielę rano, 29 kwietnia 1945 roku, w
wszyscy blokowi zostają wezwani do komendantury, gdzie im oświadczono, obsada obozu wycofuje się z niego. Wieże strażnicze zostają obsadzone przez esesmańskich więźniów, załoga bardzo surowego więzienia esesmanów zlokalizowanego tuż obok naszego obozu. Nazywano tych więźniów upadły anioły. Ktokolwiek próbowałby przejść przez linię drutów, zostanie natychmiast rozstrzelony. Ogłoszenia, komentarze i przed naszymi oczami widok niezwykły. Na głównej bramie wielka biała płachta, na wieżach strażniczych mniejsze. Załoga obozu wywiesiła więc znaki pokojowego poddania się. Jesteście wolni. Jest słonecznie i ciepło. Gorąca modlitwa w kaplicy, msze święte i oczekiwanie, którego godziny płyną bardzo wolno. Naraz krzyk, który niesie się od placu apelowego poprzez wszystkie bloki. Krzyk tysięcy więźniów, którzy oszaleli, ujrzawszy symbol wolności żołnierzy alianckich. Niewielu ich jest. Potem okaże się, jak bardzo niewielu. Strzały. Za drutami naszego obozu przesuwa się cicho jak kot, zwłaszcza w porównaniu z krokiem żołnierskim, do którego przywykliśmy, żołnierz amerykański. Za chwilę drugi. Wydany zostaje rozkaz i załoga zwierzę strażniczej schodzi. Seria strzałów, które niosą śmierć. I tak przy wszystkich wieżach strażniczych. Okazuje się, że wbrew białemu znakowi poddania z jednej z nich strzelano, więc odwet. Zwiadowcza drużyna aliancka ujrzała już przedtem widok niespotykany. Stosy niepochowanych kościotrupów obozowych. Niepochowanych. I niespalonych, bo zabrakło czasu. Zadanie było zbyt wielkie. Nad obozem ciągle krzyk szalonej radości. Na dachach wszystkich baraków flagi narodów, których synowie się tu znajdują. Wyrosły jak spod ziemi, pomysłowo przygotowane i mądrze ukryte. Fala więźniów, już byłych więźniów, po tylu latach biegnie po raz pierwszy po Lagerstrasse bez popędzania los i sznel, z tą jedyną radością w serce, jak udaje wolność. Otaczał żołnierza alianckiego, to chyba dowódca, dzieli radość ocalonych i z pistoletu strzela w górę. Wolność, dar Boga dla człowieka, wolność, bez której człowiek nie może być człowiekiem, wolność potrzebna jak oddech i jak słońce. A teraz jej widok jedyny i przeżycie jedyne. Dowódca wchodzi na taras Jorhausu, uspokaja entuzjazm i woła: jesteście wolni, Bogu nie nam dziękujcie. Kto się umie modlić, niech podziękuje wraz ze mną. Znak krzyża i słowa Ojcze Nasz. Wolność, prawdziwa wolność synów Bożych dla wszystkich. Cóż dopiero dla nas, którzy umiemy się modlić, dla nas wiedzących o tym, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Że jest możliwa zawsze i wszędzie, ale teraz przeżywana jako Jego widzialny, upragniony dar, obraz trwałego daru wolności. Jest we mnie gorące pragnienie po tylu latach, by ukazać ten widok wszystkim, którzy, wielcy czy mali, zawsze mali, są kuszeni, by dławić wolność. Były to fragmenty książki Będziecie moimi świadkami, napisane przez biskupa Kazimierza Majdańskiego z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozów Dachau i 13. rocznicy śmierci księdza arcybiskupa Majdańskiego. Przed laty jako młody kleryk był więźniem obozów Dachau. Te fragmenty o strasznym obliczu obozu i o wielkiej radości z powodu cudownego ocalenia. Niech te słowa nas niosą i umacniają serca.